Witam Was serdecznie. Dzisiaj pobawimy się troszkę w modding. Będę zakładał kable oplecione w mojej obudowie, w moim komputerze. Są to Bitfinex Alchemy. Czerwono-czarny akurat kolor tutaj, bo będzie pasował do moich komponentów w komputerze. Bardzo fajne oploty, bardzo miękkie, łatwo te kable powinno być ułożyć w obudowie. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Już jako efekt finalny będę zmieniał kabel 24 pin, 8 pin, nie, przepraszam, 6 pin PCI Express i 8 pin PCI Express. Przy okazji pokażę Wam jeszcze, będę robił później filmik z recenzją budowy Bitfinex Prodigy M Mini ITX. Mam tutaj paski z diodami białymi, również z serii Alchemy od Bitfinexa i mam na czerwono podświetlone wentylatory Spectre Pro. Naprawdę bardzo fajny wentylator, ja używam dwóch 140 w moim komputerze teraz, ale nie podświetlanych, bo nie lubię, jak coś tam mi się zbytnio świeci w komputerze w środku. Także później sobie zobaczymy, jak to wszystko wygląda już w rzeczywistości przy recenzji tej obudowy, właśnie jak powiedziałem, a dzisiaj skupimy się na kablach. Naprawdę mówię, kable jak na pierwszy rzut oka wyglądają bardzo fajnie. Pozwólcie, że pokażę Wam teraz, jak komputer wygląda bez tych kabli oplecionych, a później oczywiście zobaczymy, jaką zmianę to wniesie po ich założeniu. Jak widać, na razie wygląda to jak tęcza, zwłaszcza kabel tutaj 24 pin. Wszystkie kolory przewodów w tym kablu są widoczne. Również nie najciekawiej wyglądają niebieskie końcówki z żółtymi przewodami przy karcie graficznej, która jest koloru czerwonego, cała płyta również czerwona. No i na górze oczywiście kabel EPS żółto-czarny. Za chwilkę sobie wymienimy te kable. Zobaczcie, jak to wygląda. Jeszcze tutaj pokażę Wam te właśnie wentylatory Bitfinex Spectre Pro 140 mm na przodzie. Zainstalowane, bardzo fajne, ustawione są na 5V, a nie wiem, czy to będzie widać, na górze mam zamontowane dwa razy Enermax Magma 120 mm wyciągające. Obudowa jest to Antec P380. Teraz pozwólcie, że zabiorę się do pracy. A to już efekt końcowy, sami chyba przyznacie, że wygląda to o niebo lepiej jak poprzednio. Same kable bardzo miękkie, bardzo fajnie się układa w obudowie. I również plusem jest dla mnie dużym to, że nie mają żadnych koszulek na końcach. Estetycznie bardzo to wygląda. Ode mnie na dzisiaj jest to wszystko. Ja Wam bardzo dziękuję. Pozdrawiam Was serdecznie i do następnego razu.